Witam wszystkich i zapraszam na kanał ATech. Dzisiaj przyjrzymy się alternatywom dla baterii litowo-jonowych. Ponieważ sektor energii odnawialnej stale się rozwija, nasza zależność od litu może stać się problemem. Chociaż obecnie dostępnych jest już wiele różnych opcji magazynowania energii, władze zawsze poszukują nowych innowacji. Jedną z potencjalnych wschodzących gwiazd są baterie na bazie aluminium. Nie wymagają one rzadkich metali, mogą być ładowane szybciej i mogą być łatwiejsze do recyklingu. Dokonano już dwóch znaczących postępów w tej dziedzinie, ale jak one właściwie działają? I czy naprawdę mogą konkurować z bateriami litowo-jonowymi? Usiądźcie wygodnie i przyjrzyjmy się temu razem w kolejnym odcinku na kanale ATech. Zapraszamy! Rosnące zapotrzebowanie na akumulatory, czy to do przechowywania energii odnawialnej, czy do pojazdów elektrycznych, zmusza nas do opracowywania różnych technologii magazynowania energii. Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej sama produkcja energii odnawialnej będzie stanowić 85% całej energii produkowanej na świecie. Energia słoneczna i wiatrowa stanowią odpowiednio 22% i 36%. Problem polega na tym, że te źródła energii są nieciągłe i wymagają magazynowania energii, aby w pełni wykorzystać ich potencjał. Ponad 90% globalnego rynku magazynowania energii w akumulatorach sieciowych stanowią obecnie akumulatory litowo-jonowe. I nie bez powodu. Zalety akumulatorów litowo-jonowych obejmują wydajność konwersji, wysoką gęstość mocy, niski poziom samorozładowania i długą żywotność. Sprawia to, że są one preferowaną technologią w wielu zastosowaniach. Jednak nie wszystko jest proste w przypadku akumulatorów litowo-jonowych. Mają one stosunkowo wysoki koszt, są łatwopalne, jeśli nie są odpowiednio zarządzane, a wydobycie litu nie jest do końca przyjazne dla środowiska. Problemem jest również recykling, ale zajmuje się nim wiele wiodących firm recyklingowych, takich jak Redwood Materials, LifeCycle i RecycleKO. Każdego tygodnia pojawiają się nowe technologie, które mają rozwiązać te problemy. Jednak jedna z nich wydaje się wyróżniać – baterie aluminiowe. Są one szczególnie interesujące ze względu na prostotę i dostępność tanich materiałów w połączeniu z niesamowitą wydajnością. Czym więc są baterie aluminiowe? Aby to zrozumieć, przyjrzyjmy się, jak działa bateria. Kluczowymi elementami baterii są elektroda dodatnia i elektroda ujemna. Katoda i anoda. Pomiędzy elektrodami znajduje się separator wykonany z membrany z elektrolitem, który pomaga transportować jony z jednej strony elektrod na drugą. Elektrony poruszające się między elektrodami a elektrolitem ładują i rozładowują akumulator. Baterie aluminowo-jonowe są koncepcyjnie bardzo podobne do baterii litowo-jonowych, ale istnieje jedna wyraźna różnica między nimi, która daje aluminium przewagę. Może ono wymieniać do 3 elektronów na jon, podczas gdy lit może wymieniać tylko jeden. Ta wyższa liczba elektronów na jon oznacza teoretyczną pojemność objętościową około 4 razy większą niż w przypadku litu i pojemność grawimetryczną 2980 mA na gram, która jest zbliżona do pojemności litu metalicznego na poziomie 3860 mA na gram. Co więcej, jony aluminium są bezpieczniejsze, potencjalnie tańsze i nie mają takich samych problemów z mobilnością jak lit. Pomijając teorię, University of Queensland opublikował swoje badania nad baterią grafenowo-aluminiowo-jonową w 2021 roku. Ich technologia została skomercjalizowana w ramach umowy na wyłączność z australijską firmą Graphene Manufacturing Group, w skrócie GMG. Technologia ta wykorzystuje aluminium i grafen zamiast tradycyjnego grafitu. GMD wykorzystuje technikę plazmową do produkcji warstw grafenowych. Są one tak drobno odlane, że atom chlorku glinu, którego używają, nie może prześlizgnąć się między atomami węgla. Wszystkie te struktury i gęsto ułożone atomy aluminium oznaczają, że bateria oparta na grafenie i aluminium osiąga szybkość ładowania do 70 razy większą niż ogniwa litowo-jonowe. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w zakresie rozwoju i badań, zanim będą one mogły całkowicie zastąpić baterie litowo-jonowe. W rzeczywistości istnieje szereg kwestii, które muszą zostać rozwiązane, jeśli mają stać się poważnym konkurentem. Ich ogniwa mają gęstość mocy wynoszącą około 150 Wh na kilogram, ale jest to niska wartość w porównaniu z bateriami litowo-jonowymi, które mają około 250 do 300 Wh na kilogram. Jednak wydajność akumulatorów aluminiowo-jonowych poprawiła się ostatnio w stosunku do tych wartości, osiągając 300 Wh na kilogram. Co więcej, aluminium jest metalem znacznie bardziej rozpowszechnionym w środowisku niż lit. W rzeczywistości jest to najbardziej rozpowszechniony pierwiastek metaliczny w skorupie ziemskiej i trzeci najbardziej rozpowszechniony pierwiastek w ogóle, zaraz za tlenem i krzemem. Oznacza to, że baterie oparte na grafenie i aluminium nie będą miały takiego samego problemu z niedoborem jak metale rzadkie i baterie litowo-jonowe.
Co więcej, w porównaniu z litem aluminium jest bezpieczniejsze i nadaje się do recyklingu. Już teraz jest to jeden z najczęściej poddawanych recyklingowi metali na świecie. Ma ogromny potencjał, aby stać się produktem niskoemisyjnym, dzięki czemu sektor magazynowania energii stanie się bardziej ekologiczny. Pierwsze urządzenia zasilane bateryjnie na bazie grafenu zostały wyprodukowane w czerwcu 2022 roku. Biorąc pod uwagę ogromny potencjał tej technologii, GMG planuje opracować fabrykę do produkcji i masowej sprzedaży baterii do małych urządzeń. Co więcej, mają one realną przewagę konkurencyjną ze względu na znacznie niższe koszty produkcji. Porównując ceny metali, lit kosztuje około 13 tysięcy dolarów za tonę, podczas gdy aluminium kosztuje około 2780 dolarów za tonę. Umożliwiłoby im to zwiększenie marży przy jednoczesnym obniżaniu ceny baterii dla konsumentów. Druga innowacja w dziedzinie baterii może zrewolucjonizować ten sektor. Korzystając z badań MIT, opracowali one inny rodzaj baterii aluminiowo-siarkowej o dużym potencjale. Co naprawdę interesujące, to prędkość ładowania poprawia się wraz z nagrzewaniem się baterii. Może ładować się 25 razy szybciej w temperaturze około 110 stopni Celsjusza. Jest również niepalna, co zmniejsza ryzyko pożaru. Przewiduje się, że urządzenie to może być wykorzystywane do zastosowań stacjonarnych na małą skalę, w motoryzacji oraz do łączenia domów i firm. Jeśli chodzi o koszty, MIT przewiduje, że bateria aluminiowo-siarkowa będzie kosztować zaledwie 9 dolarów za kilowatogodzinę, czyli około 12-16% dzisiejszych kosztów ogniw litowo-jonowych. Oczywiście rozwiązanie to musi jeszcze opuścić laboratorium, ale można bezpiecznie założyć, że niższy koszt materiałów będzie miał znaczący wpływ na ostateczny koszt produkcji. Chociaż baterie GMG i MIT są obiecujące, mają podobne wyzwania w praktycznym zastosowaniu i komercjalizacji. Najważniejszym z nich jest reakcja aluminium wewnątrz baterii, które może tworzyć aluminiowe dendryty i korodować. Zmniejszyłoby to wydajność i bezpieczeństwo. Korozja ta musi być brana pod uwagę w celu ułatwienia praktycznych zastosowań jonów aluminium. Może ona powodować nieodwracalne zużycie aluminiowej anody, co zmniejsza gęstość energii i żywotność. Zastosowanie inhibitorów korozji, takich jak tlenek cynku i rozwój stopów z magnezem, cynkiem, cyną, indem i galem, wydaje się zmniejszać szybkość korozji. Obecnie, z ekonomicznego punktu widzenia, popyt na akumulatory aluminiowo-jonowe może w przyszłości wyprzedzić inne technologie akumulatorowe. Przede wszystkim jako potencjalny zamiennik akumulatorów litowo-jonowych w sektorze samochodów elektrycznych. Globalny rynek baterii aluminiowo-jonowych był wart około 4 miliardów dolarów w 2021 roku, a biorąc pod uwagę wszystkie korzyści źródła metali i powszechne zastosowanie, oczekuje się, że rynek osiągnie 8 miliardów w 2031 roku. Musimy znaleźć lepsze technologie akumulatorów, które mogą zapewnić wyższą gęstość energii, dłuższą żywotność, bezpieczeństwo oraz niższe koszty, aby odejść od paliw kopalnych i uwolnić potencjał naszej całkowitej elektrycznej przyszłości. Baterie GMG są ważnym krokiem w kierunku industrializacji, ale wciąż są w fazie rozwoju. Nie chodzi o zastąpienie jednej technologii inną, a raczej o dywersyfikację liczby dostępnych dla nas opcji. Co o tym wszystkim sądzisz? Czy uważasz, że te aluminiowe baterie mają szansę zastąpić klasyczne akumulatory? W końcu świat cały czas idzie do przodu i musimy przyzwyczajać się do zastępowania starych technologii, które mogą wydawać się cały czas skuteczne, nowymi technologiami, które zużywają mniej zasobów naszej planety Ziemia, ponieważ nie są one nieskończone i musimy je szanować i o nie dbać, aby nasze dzieci i nasza przyszłość była bezpieczna. A ty co o tym sądzisz? Wolisz dołączyć do rewolucji nowej energii, czy jednak jesteś fanem starych rozwiązań, które sprawdzają się od lat? Daj znać w komentarzu i rozpocznij dyskusję na ten temat. Jeśli podobał Ci się nasz temat dnia, nie wahaj się polubić tego filmu. Aby widzieć więcej filmów tego typu, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij zostawić nam sugestii dotyczących przyszłych tematów. Aktywuj dzwonek powiadomień, aby być jednym z pierwszych, którzy zobaczą nasz kolejny film. Do zobaczenia wkrótce na ATech.